absolutely crazy about it! Devil May Cry. In high definition. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Zagrajmy w Devil May Cry 3 Dante's Awakening Special Edition! Czyli mówiąc krótko, w DMC3 zobaczmy, czy ta część zmieniła się jakoś w stosunku do poprzedniej. A mam szczerą nadzieję, że tak. Czy ja chcę tutorial? A niech będzie. Gold, yellow. Aha, chyba podpowiedzi po prostu. Jak sądzę, niech jest, mi tam da. You've heard of it, haven't you? The legend of Sparta? When I was young, my father would tell me stories about it. Long ago, in ancient times, a demon rebelled against his own kind for the sake of the human race. With his sword, he shut the portal to the demonic realm and sealed the evil entities off from our human world. But since he was a demon himself, his power was also trapped on the other side. I never believed it. I thought it was just a child's fairy tale. But I discovered that this so-called legend wasn't a myth at all. Sparta existed. How do I know? Well, I met the sons of Sparta. Both of them. Though the same blood of their father flowed through their veins, the two battled each other fiercely like archenemies. It seemed as if they derived some sort of twisted pleasure from this brotherly fighting. Ciekawe. Ale to się dzieje przed czy po wydarzeniach z jedy... Nie, chyba po. Mamy ten medalion. Sorry, not open for business yet. I haven't even picked a name for this joint, and I'm already getting calls. Okej, jednak przed. Skoro nie ma jeszcze nazwy. You a customer too? Well, if you want to use the bathroom, help yourself. The toilet's in the back. Is your name Dante? Son of Sparta? Where did you hear that? From your brother. He sent this invitation for you. Please accept it. Invitation, huh? Ciekawy sposób na zaproszenie kogoś. Bity trzeba kosami, ale na nim to wyjebane.
This party's getting crazy. Let's rock. Come on. To jest tak komiczne, ale tak w stylu Dantego. What? Skąd tu się wziął rebelion? Okej, są style. Ja pierdzielę, nie podchodziły mi te style w czwórce, jak ja pierwszy raz ogarnąłem, bo nie potrafiłem w ogóle z nich korzystać. Zobaczymy, czy pójdzie mi po latach trochę lepiej. Wybierz po prostu czterech styli. Użyj wybranego stylu, aby pokazać wrogowi, jak może rozwinąć się impreza. Plus minus. Wciśnij B, aby użyć ataku stylu. Okej, jest co? Jest miecznik, strzelec, obrońca, fixer. Coś z oszustwem albo z robieniem ludzi w bał. Ale chodzi tutaj o to, że miecznik, to wiadomo, mamy lepsze ataki mieczem. Strzelec, lepsze strzelanie. Obrońca natomiast to jest coś ciekawego, bo możemy dzięki temu stylowi możemy skontrować atak przeciwnika. A trickster, z tego co wiem, po prostu pozwala nam się szybciej poruszać po polu walki. Pokonaj wystarczającą liczbę wrogów. A twój level stylu wzrośnie. Zdobywając nowe poziomy, odblokujesz różne akcje stylu. Będziesz masterował swój nowy styl za każdym razem, kiedy... Okej. Zmienij style. Mid-game. O, dobra. Czyli to nie jest tak jak w czwórce, że mogę na bieżąco zmieniać te style. Tylko po prostu mam jeden styl na całą misję. Czyli zmieniaj style albo na pauzie, albo przy ekranach misji. Aby mieć dostęp do tej boskiej statuły. Zaczniesz grę z stylem Trickstera. Misja pierwsza, szalone party. Odpowiedz na dziwne wezwanie, czy tam na szalone wezwanie. O, prowokacja! Ciekawe. Tego nie było, albo była, tylko nie wiedziałem, jak tego użyć. Pauza, prowo. Oce wiadomo się ruszam, na drugiej ruszam kamerą, tutaj skaczę, tutaj strzelam. Sprawdź na B, sprawdź albo użyj stylu. O, na bumperze prawym zablokuj i Y-kiem oczywiście się blokuje. To jest na defaultach, skoczy. Czerwona kula, okej. Tak, jest! Są już te normalne oceny stylu, takie jakie właśnie wolałbym, żeby były. Jest! Są też ataki inne. Pięknie. Okej. No, dawaj mi nowych. Raz, dwa, trzy.
A okej, czyli jest długa pauza. Raz, dwa. Nie. Co jest? Raz, dwa. Stary, muszę trzymać, no co za bezsens. Raz, dwa. No chciałem te lepsze combo wykonać, co jest? Raz, dwa. I raz, dwa, trzy. Powinno być tak od razu. Chryste, panie! Długo tak będą wychodzić? O! Teraz zrobiłem coś nowego. Mam zlokowane na typie, to zacząłem się tak obracać. Okej, zielona. Aha, chyba że muszę przytrzymać tutaj, a nie wcisnąć. Oj stary, tak się nie robi. I can already tell. Looks like this is gonna be one hell of a party. A widać, że Dante się wkierwił. Okej, dostałem B. Nawet fajnie. Oczywiście zapisujemy. Ciekawe, czy będą jakieś misje jako Virgil. Jeszcze drugi. Dobra. Jedną misję możemy jeszcze rozegrać. Myślę, że na tyle starczy czasu. Misja druga. Krwawe połączenie. Nie wiem jak bludgeon przetłumaczyć, ale bludgeon diabły jak żelazny młot. Coś zmiażdż? Nie pasowało nawet. You guys totally wrecked my shop, and I haven't even named it yet! You're gonna pay for that. O, nie mogę, taka kozacka akcja. I hope you all have enough to cover all this. Co, jaki dopisek? Chyba oddam tego. Dobra, specjalne ruchy. Namierz i przytrzymaj Y, aby wystrzelić to w powietrze. Przytrzymaj Y, aby... Ha, i trzymaj po wystrzeleniu, żeby Dante powiedział, okej, okay, to samo co było w tym. Jest kapitalność, dobra.
Czekaj, to było chyba do przodu? Okej, teraz mi coś zrobił, jak gałkę obróciłem za siebie. Czekaj. Chyba za siebie? Nie. Niczej, jaki już tam przerwa? Raz, dwa. Nie wiem, zrobię od razu, to jest 100. Czym ty jesteś? Jakiś kamikaze. Okej, okay. Czyli... Okej, okay. Kiedy masz namierzone, wciśnij A, aby zrobić przewrót. Wciśnij drugi raz, aby doskoczyć z powrotem. Okej. Okay. A nie, wciśnij w przód po prostu, żeby wyskoczyć. No, no co za kamikadze, no! Nie czuję, jak to tak krzywo wygląda. To no, żądła ewidentnie jeszcze odblokowanego nie mam. To mnie trochę boli. Super, jest jakiś wzmocniony. O, Bosi! Ładnie. No już nie mówisz, że ładnie, kurde, jak zrobiłem jeden unik, to się popałem na drugi atak, no. Kurde. Dammit. O, teraz zrobiłem tą podbitkę, jak? Chciałem coś tutaj rozwalić, może się podleczyć. Chyba... Tylko chyba się nie da. Serio? Jeszcze raz muszę z nimi walczyć, no ale skam. Namierzenie jest też fajne, że widać, ile gościu jest zostało faktycznie życia. No i co, wybierasz się gdzie? Ładnie. Teraz takie lepsze kombo zrobię. No kurde! Pomijamy, bo znamy. No, co za gnój! A to nowy atak, nie widziałem w ogóle, co on zrobi.
akurat domyślałem się, co zrobi, no ale... Pomimo, że zrobiłem unik, to mi nie zaliczyło ataku. God fucking damn it. Tak, żebyś dwa uniki po to, żeby dostać potem wraz w kółko. Dobra, out. I co się, cały świat zapada, czy jak? Jest Virgil. It's been nearly a year since we last met. Where does the time go? No doubt, you've got some fun planned for me. Right, Virgil? To co, wale połączone z kałamarnicą? Wow, dostałem eskę za orby, serio? Dobra, save w takim razie. Dobra. Teraz mission select, to co? To jest po prostu normal. Demo digest, ranking. Dobra. To w takim razie, dwie misje zrobione, to myślę będzie dobry początek. Taki będzie trochę krótszy odcinek, ale no... na moje nieszczęście nie mam za bardzo czasu, żeby rozgrywać kolejne misje. Zwłaszcza, że nie mam tego pojęcia, jak będą długie. Dlatego póki co, to będzie koniec. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Zagrajmy w DMZ3. Cześć!